tak. Przepraszam, co on niech jedzie? Wieża, stój! Nie w ludzi! Do tyłu! Do tyłu! Ale tu jest wjazd do lasu, wy robicie szkoda dzieci. To nie wiem, musicie zadzwonić, wsiadaj do auta i na parking, żeby mieć zasięg. Dobra. Kuba, daj mi telefon. Ale no, zgodnie co będzie, jak mi pan w tej chwili blokuje drogę do wyjazdu do pracy, do lasu, ludzie, jak ja mam dziecko utrzymać, za co ja mam żyć, proszę pana? Za co ja mam żyć? Wy stoicie i wszyscy go nam blokujecie drogę. Dobra. Tylko, że przyszłość jest taka, żeby ta natura jakoś wyglądała. To trzeba przeorganizować, to trzeba dać... Dlaczego żeście się nie burzyli, jak w Puszczy Pałac budują? A ja się burzę przy takim. Dlaczego tam nie jesteście? A wie pan, też jesteście? Do rzeki, kurwa, wylewany jest szamba. Was tam nie ma, kozy zdychają, was tam nie ma. Wy tylko, żeście się bieszcze ujebali. No jak? Przede wszystkim las. Taka jest prawa. Co jest las winny? Natura się zawsze odnowi. Każda jedna jest i będzie i się odnawiają. Wszystko się... Tyle macie młodnika. On po prostu wjechał łychą, nas przesunął. Kto był jeszcze tam z panem? Bo ja wiem, że ta pani, która tam podeszła, tam pani asystentka od pana tam, tak? I tyle? Tak, jeszcze bardzo możliwe, bo to wszystko się działo, widział pani dosłownie kilka sekund. Tutaj chodziło jeszcze parę osób, no nie? Więc po prostu... Ale w samym namiocie był pan i mam rozumieć, że... My chcieliśmy się skryć tak naprawdę w tym namiocie, no nie? Jako bezpieczne miejsce, no nie? I goście po prostu zaatakował, zniszczył całe to... Chodzi mi o pana odczucia. Czuł się pan zagrożony? Totalnie, oczywiście, że tak. To dla mnie ważne. Przesunął nas łychą tą do tyłu. Nic się panu nie stało, nie potrzebuje pan... Nie, no nic, tylko tyle, że po prostu wjechał i tyle, no. Ale do kontaktu doszło, tak? Doszło do kontaktu, oczywiście. Ale jeżeli by chciał faktycznie... Kto jest właścicielem? No nie, to jest właściciel? Inicjatywa Dzikie Karpaty. Proszę? Inicjatywa Dzikie Karpaty. Jest właścicielem namiotu, tak? Tak. Który właśnie został zniszczony przez wykonawców. Czemu nie zauważył? Nie, proszę pana, ja się nie zauważył. Nie zauważył. A pan widzi ten namiot? Normalnie jechałem do roboty, normalnie nikogo nie było. Ja patrzę już trzech to Nie, thank you.